Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Maria Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kontynuację serii pod tytułem Marian na Speedzie 2. Właśnie przekroczyłem ranking 1500 i idę wyżej. Zobaczymy, kogo wylosuje mi maszyna losująca. Jest to Aldolfo Rommel, moi drodzy, z Salwadoru. No niech będzie, ciekawie się robi, E4 z mojej strony. Gramy oczywiście Rapida 10 plus 0 na czeskomie, nic się w tym kontekście akurat nie zmienia. Jak zwykle bardzo ważnym elementem jest time management, żeby nie wpaść w jakieś długi czasowe, czyli po prostu w niedoczas słynne. No dobra, poszło E4 z mojej mańki, zobaczymy co odpowie Adolfo. No ile w ogóle odpowie Adolfo? Partia została... Partia zostanie przerwana. No dobra, Adolfo nie chce grać ze mną, no to może zagra kto inny. Jak nie Adolfo? Adolfo Rommel. Tym razem jest to Andy Carling, moi drodzy. 1411 ranking, ma bierki koloru czarnego. No i czekam na jakby diecezję. Czy gramy, czy nie. Co jest z tymi rywalami właściwie w ogóle? Przy poniedziałku nikomu się nie chce grać, czy co? No to już jest drugi, który odmawia gry ze mną. Czy może się boją, bo wiedzą, że będą po prostu baty. Zobaczymy. Tym razem, moi drodzy, mamy Włochy. O, łapka w dół. Mam nadzieję, że to nie cesarz, który wydał na mnie wyrok, mówiąc, że no będzie po wszystkim. Mamy Sycyla, moi drodzy. Bicie, bicie. Pytanie co? Będzie gran E5? Gra przez D6. No tak, gra przez D6, to C4 ustawimy, moi drodzy. Struktury. Coś a la struktury Marocego, czyli po prostu mocny grip na punkcie D5, gdzie planem czarnych jest często zagranie właśnie D5. I teraz tak, przez E6 będą grały, oczywiście skoczek F6 z napadem na pionka. Najpierw jest to jak najbardziej logiczne posunięcie. I teraz pytanie właśnie, czy przez E6, G6 będziemy wprowadzać gońca do gry tymi oto posunięciami. No to się okaże za momencik. No ale dobra, na razie wszystko się trzyma, gra i buczy. Zawsze ten hetman gdzieś tam może wylecieć na C7. B6, tudzież A5, miejmy to na uwadze. Czyli coś ala wariant smoczy. Przyspieszony smok oczywiście. W tym momencie, czy przyspieszony, D6 poszło, więc jakby przyspieszenia w postaci D5 nie widzę. Nie widzę. No dobrze, moglibyśmy zagrać teraz tak, gońcem na E3, co po napadzie typu skoczek G4 musiałbym prawdopodobnie tym gońcem przestawić się na kolejne tempo. Kolejny już raz. Goniec F4, jeżeli E5, to wcale widły nie działają, bo bije na C6, on bije, odchodzę gońcem. Czy ja chcę tak grać? Pytania się rodzą w mojej głowie. Zagram sobie na spokojnie goniec C2, żeby przytrzymać pole G4, a wtedy przyjdziemy na E3 gońcem czarnopolowym. Nie chcę tutaj grać F3, raczej nie. Tutaj może wisieć, więc szybciutko bronimy, żeby nie było już jakichś tutaj strzałów z odsłony, kiedy gońca wprowadzi na diagonale. Roszady krótkie. No i proszę, pytania. A6, B5, czy będzie w planie, czy nie będzie? Zobaczymy, chociaż B5 i D5 trzymane jest mocno. Jesteśmy bez tempa, jakby, bo zagraliśmy C4, natomiast trzymamy mocno punkt D5. Wiem, o tym mówiłem, ale jeszcze raz przypomnę. Hetman D2 zawsze można wybić i przyjść gońcem na H6, zaproponować wymianę czarnopolaków, co jest często dobrym pomysłem. Time management, tak jak mówię, szalenie ważna sprawa. No i pytanie, jak on się powinien dalej rozwijać. Może hetman C7, może jednak H6, mimo wszystko. Jasne, że tak, ma to jakiś sens. Hetman D2 połączymy wieżę, może B3 zagram nawet, żeby tutaj dodatkowo pobronić. Pytanie, czy on tym skokiem przez A5 będzie leciał, ewentualnie E5, bo to są możliwości, żeby zaatakować C4. Wtedy zawsze mam B3, nie? Zawsze mam B3, jakby nie było. Jakaś wieża na D, no tędy będzie próbował próść. Przynajmniej powinien, mam wrażenie. Często zdarzało mi się dostać takie zagranie ze strony rywala i tak się zastanawiałem, czy to wybijać, czy nie. Prawdopodobnie tego bił nie będę. Co prawda zdwojenie pionów, ale po otwarcie linii F. No nic. Niemniej jednak nie będę na razie tworzył alternatywnych światów. Zobaczymy, co zagra Gorlamik. Proszę Państwa. Który ma doskonały zasięg. Ciekawe, jak tam u niego małe opóźnienia. Ciekawe, jak tam u niego opóźnienia, moi drodzy, w mózgownicy. Zobaczymy. Póki co lepszy czas. To jest zawsze coś. To jest, wiadomo, dobrze mieć tak pół minutki, minutkę więcej niż rywal. Warto to kontrolować, szczególnie na czasach typu 10, 5, 3 minuty. No dobra, o tym, co zostało zagrane, to już mówiłem. Mamy tutaj wariant smoczy, moi drodzy, w obronie sycylijskiej. Wariant z pionem na C4, E6. Czy E6? No wiadomo. Bierzemy te pola pod kontrolę, natomiast D6, E6, takie małe centrum, small center game jakby troszeczkę. I teraz pytanie, czy skoczek B5 jest ruchem?
I to chyba osłabiło punkt D6. Wydaje mi się, że łapie pionka już w tym momencie. Łapie pionka na D6. Czym to zabić, tego nie wiem. Ale skoczek B5 chyba jest ideą. Wydaje mi się całkiem dobrą prawdopodobnie. Skoczek B5, atakujemy tutaj podwójnie. Jest tempo na hetmana, więc pion poleci. Pytanie, w jakiej konfiguracji? Hetman B8 załóżmy. Jeżeli capniemy to skokiem, to mnie podwiąże. Więc prawdopodobnie wybije to hetmanem. I wtedy jak się uda wejść skokiem, to będzie dobrze. No, prawdopodobnie jest to błąd E6 jakiś, bo skoczek B5, ale weź to udowodnij jeszcze. Zobaczymy. Się okaże oczywiście. Rankingi rosną, chociaż rywal troszeczkę dzisiaj słabszy. Rankingowo tylko, rzecz jasna, jak ostatnio. Tam 1550 miał. Ale it doesn't matter at all. Teraz gdzie hetmanem ruszyć? Gdzie byś nie ruszył, byczku, to chyba capnę ci po prostu D6. Co po hetman A5? Co po hetman A5? To jest dobre pytanie. No bo jeśli zagram skoczek bije, to dostanę wieżę. Tu ruchu nie mam, żeby podeprzeć skoczka, zaatakować, bo mi wybije tutaj. Więc po tym ruchu prawdopodobnie capniemy to hetmanem. O, no to mi ułatwia sprawę w takim razie. W tym momencie to jest dosyć prosta bajera, bo po prostu bierzemy pion. Tak, trzeba zawsze jakby przeanalizować ruch przeciwnika i zobaczyć, co tam się zmieniło, co przestało bronić, jakiego pola i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy ja chcę siekać dalej do końca tutaj, czy chcę tym skokiem odejść na B5, wtedy pewnie A6. Ja mogę wrócić do centruma, chociażby i na D4. Mogę też po prostu to zabić, mogę też to pobronić równie dobrze. Jest kilka fajnych opcji. Bicie, skoczek B5, wieża AD. Albo FD. Nie lubię mieć zbyt wielu opcji. Prawdopodobnie się wycofam. Pozwolę mu na A6. Tylko co po A6? Wrócę po prostu. No bo jeśli wieża, to pewnie goniec. A może go tu ustawimy? Tak, tak trochę mocniej. Bo jest dobry skurczysyn. No jest fajny, no trzeba przyznać. Tak, tak, mogę odejść na B5. Dobra, gram wieżą. Niech będzie, niech leci, niech idzie. Jak to mówi klasyk. Niech idzie. Tutaj oczywiście teraz goniec F8. Znaczy to nie jest oczywiste, ale pewnie tak zagra. I teraz mogę zabić z atakiem tutaj. No, po goniec F8 w sumie mogę zabić. Będzie zmuszony. Nie no, odbije sobie po prostu wieżą. Przyjdę skoczkiem na B5 kolejnym, dostanę A6. Chyba jednak tego skoczka zostawię w grze. Chyba jednak nie będę ruszał gońca. Pójdę zasadą, że nie wymieniamy aktywnej figury za nieaktywną przeciwnika. Połączę mu wieżę tym samym. Po co miałbym? Why should I? Po co to? Po co to grać? Jakby takie rzeczy. Mógłbym skoczka na B5 wycofać i przejść nim z powrotem na D4. On być może... Bo, proszę, a cóż to za posunięcie? No dobra, tylko że teraz chyba mam to i później przyjdę kolejnym skoczkiem. To jest ten problem. Ja to, on nie ma czasu brać tu. No tu w ogóle nic nie wisi, się okazuje, nie? No może zagrać tak, ale to raczej słabe. Chyba od razu tu. Skoro skoczek puścił pole E5, no to ja gram E5. On gra skoczkiem tutaj, nie może, więc skoczkiem zagra gdzieś tam. Do tyłu. I kolejne miejsce dla skoka. To jest fajna sprawa. To jest dobra sprawa. To mi się podoba. W ogóle też skoczek nie broni wieży już, więc moglibyśmy zabić tak, tylko on wtedy wybije tu. Nie ma wtrąconka. Mogę też zagrać tu. Nie no, E5 od razu się gra tutaj. Co ja tu będę w ogóle tworzył? Dawaj to E5. Do góry. Robię miejsce dla gońca. Rzecz jasna. Wyganiam skoka. Wiadomo, że on będzie chciał naciskać na ten punkt. No ale to spokojnie. Po tym ruchu wybije. Ma niepołączone wieże. O, tędy zagrał. Oczywiście tak też można. Chyba F4 teraz, bo jest podwójny atak tutaj. Jedyne to chyba F4. Mogę jeszcze oczywiście zabić zawsze, ale to... F4 wygląda dobrze. F4 robi miejsce dla gońca też na F2. W sumie.
w sumie robi? No bo zobaczcie, jaka jest sytuacja. Sytuacja ma się następująco. Mam świetnego skoczka, moi drodzy, w jego obozie, którego bezpośrednio nie można wygonić pionkiem w żaden sposób. Tym samym tego skoczka też się nie obawiam w żaden sposób. Mogę też tego skoczka przestawić tutaj, od razu mieć dostęp do F6, podeprzeć gościa na D6. Brak rozwoju, niepołączone figury. Dobrze to wygląda, panie Jacku. It looks quite nice. Musi być tu biały lepszy ze względu na przestrzeń i aktywność, ale F6. Dobrze, wygońmy. Czekaj. No bić to mogę, ale nie chcę, wiadomo. Mogę zagrać tak. Kon wtedy tu. On bije, bije, on bije, nie? Tak nie chcemy. No i dobry ruch za grę F6. To jest dobre posunięcie. Wydaje mi się, że niezłe. Ale w sumie mogę też zabić. Zawsze. Zawsze mogę to zabić, słuchajcie. Zawsze mogę to zabić. No mogę, no. W sumie nie chcę tutaj nacisków na te pola. No bo tu zawsze mam bicie w odwodzie, jakby trzeba było jakieś A3. Dobra, szczelimy. Pytanie, czym odbije? Gońcem zabił. No i jasne, że tak. Tylko, że teraz jest tempo. Tak zwane push the tempo, ale oddam tutaj. Bicie tutaj, ja tutaj, on tutaj. No, no, no. Mogę najpierw wtrącić taki atak. Ja tu, on tu, ja tu. I skoczek, kurczę, nie wyjdzie stąd żywy. Zagrajmy tak. Ogólnie to jest moją ideą, żeby te skoczki połączyć, ale to zaraz. On tu z tempem na gońca gończewskiego. O, zabił. Oddał tego gońca potwora. No nie, no to nie może wyjść dobre. Znaczy, nie powinno być dobre chyba. Teraz pytanie, co wziąć? No prawdopodobnie tu weźmiemy. Troszeczkę strukturę mi zniszczy. Tak, no to w tym momencie jak zagra tutaj, to ja wycofuję się gońcem na C1, żeby bronić oczywiście A3 w tej wersji. No ale z parą gońców w otwartej pozycji, z pionem więcej. No powiem szczerze, z lepszym rozwojem i aktywnością, zaraz mogę zagrać C5 jeszcze, jak będzie potrzeba. Ten pionek jest bardzo słaby. No jasne, że tak, ja wiem, wiem, wiem. Tutaj. I teraz pytanie, czy skoczek w ogóle jest w stanie mi zagrozić. Oczywiście to jeszcze skoczka nie łapie, bo tutaj ucieka, ale mogę tak zagrać. I ja nie wiem, czy ty będziesz miał jak tego skoczka wyciągnąć tu stąd. Chyba, że tędy. Ale z drugiej strony... Ha. No niby tak. Niby przez A1, ale skoczek na A1 udaje moją wieżę. To nie może się dobrze skończyć. Tak, problemy z czasem trzeba przyspieszyć, bo ja muszę mieć troszkę lepszy czas, bo inaczej będzie ciężko. Dobra, zostawię tego skoczka, który tu jest bez gry. O, to od razu tempo na wieżę mi dajesz. To ja skorzystam w ciemno. Bęc. Bęc, bęc, bęc. A nie, ten skoczek jest do upolowania, mam wrażenie. Jakbym odciął to pole i to pole, jakimś cudem, to udałoby się tego skoczka upolować może jakoś. O. I tak zagrał. No i tak mógł, no wiadomo. Ja tu, to on jedyne pole ma tu. I tędy chce mi uciekać. Ja wtedy gram... Coś gram. Coś gram. Sobie pionek może przycelujmy. Może przycelujmy w sobiego pionka. A może tak, nie mogę w sumie. Zabił tego gońca w ogóle w diabły. Może tak zagrał w ogóle. To wszystko dobrze stoi. Tu i tu. Drażni mnie ten skoczek. Troszeczkę mnie drażni. Słabe pionki trzeba atakować. Nie ma co brać jeńców, mało czasu, trzeba przyspieszyć. To jest tylko pion więcej i jakaś tam aktywność, więc to też nie ma co się wzniecać, że już jest wygrana partia totalnie. Totalnie nie, to tak nie jest. Goniec A6 może być ideą, taką nieprzyjemną. Może być. Dlatego tak nie wiem, czy go nie wezmę w ogóle. Tylko wtedy wieża będzie siadała na C4, nie?
To jest ten problem. Mam po prostu słabe pionki po linii C i mogą być łatwym celem do ataku. Tylko pogoniec A6 będę miał chyba skoczka po prostu na B5, ale wtedy przyjdzie wieża, która będzie chciała mi zabić. Jasne. Skok stanął i broni tutaj. Skok stanął i broni tutaj. Mamy strzał jakiś, jakbyśmy chcieli zawsze. Zawsze mamy strzał jakiś fajny. Bicie. Dobra. Odejdę. Tu patrzymy, więc teraz goniec prawdopodobnie A6 albo B7. Ale będę brał na A7. No, ostro się dzieje w tej partyjce. Goniec A6, ja biję na B7, on bije na C4. No właśnie, to jest mocno niejasne. Wszystko. Mocno niejasne wszystko. Możemy było zaatakować skoczka cały czas, bo nie wiem, czy on wyjdzie żywy, kurczę. Zabije tu albo połączy wieżę. No, tutaj coś trzeba zagrać, bo mu tu po prostu wisi na D8. No, z lepszym czasem czuję się komfortowo. Zawsze tak było. Zawsze tak będzie zresztą. Jak A6? Tego nie wiem, nie liczyłem. Może skok wtedy po prostu na D4 z naciskami. Może w ogóle przestawienie skoczka na D4 jest jakimś ruchem. Może jest, może nie jest. No dobra, oddajesz mi A7. Oddajesz mi A7, to jest dużo dla mnie już. To już dla mnie dzisiaj jest dużo. Danie mi A7, chyba że po prostu tu się przestawimy i naciśniemy i zaatakujemy skoczka. I naprostujemy sobie pionki. Ty, dobre to. W porządku to jest ruch, tylko że tak. Ja biję. Normalnie gram tutaj. Gram na D4. Darmowy pionek był, ja wiem. Czemu nie bierzesz? Bo nie biorę. Po tym chyba... Tu goniec wisi, więc chyba trzeba zabić niestety. On tu bije. Ja wracam. On bije, tak? To są opcje. Pchnięcie jest możliwością, chociaż mogę zawsze zabić tutaj. Jak on tu, to ja tu, on tu. Zabił. A nie, no jak zabił, to fajnie, bo jestem ponad skoka, dwa pionki mam w grze. Dobrze to wygląda, panie Jacku. Naprostował mi piony, teraz już nie mam słabości. A wydaje się, że on ma. Wydaje się, że on ma. Pytanie, czy ten skoczek jest w ogóle straszny gdzieś. Chyba nie jest. Tak się składa. Tak się składa, że nie jest. A ja mam pionka na celowniku. Jak tu. Wieże niepołączone. Może wisieć na E8, proszę pana. Teraz można pchnąć, rzecz jasna. Chociaż wtedy po prostu bije i wybijam. I takie trzy piony to już jest wygrana. Jeżeli uda nam się zabić pionka na E6, to jest wygrana, nie? Okej, ale co to zmienia tak właściwie? Tylko upraszcza całą sytuację. Tu chcesz wziąć. No, dobra. Ja mogę zawsze wejść z szachem, on bije. Nie, no nie będziemy oddawać tego pionka, bo dlaczego mielibyśmy w ogóle cokolwiek oddawać? Tak, pionek jak był słaby, tak jest. Wieżę stawiamy za pionami, które chcemy pchać do przodu, to jest dosyć logiczne. No końcówka musi być lepsza. Czy wygrana? Ciężko powiedzieć, może król F7 jest ruchem jakimś. Ojej, to niedobre, bo to po prostu wisi, nie można bić. Można przepchać oczywiście. Wisi goniec, ale strzał. I teraz właśnie mam co chciałem. Też niekoniecznie, bo wisi mi na C4. Ale dwa wolne piony, no musi być wygrana, bez jaj. Dwa wolne piony, musi być wygrana. Easy win, easy wine. Jedziemy. Prosty plan. Po prostu D7. I pchamy. Taka parka to jest, proszę pana, to jest wyrok. To jest wyrok w mniej niż rok. Tak, oczywiście 7 i dziękuję. Po ptokach. Yep. Trzeba oddać figurę, mata nie ma. Bo zawsze trzeba patrzeć, czy nam nie może czegoś dziabnąć. Hetman, check. Jasne, że tak. Aha. Gdzie tu jest mat?
Gdzie tu jest mat? Mamy czas, więc spokojnie. Gdzie tu jest mat najszybszy? Najszybszy mat jest... Chyba wydaje mi się, że tędy będzie najszybciej. Tędy będzie najszybciej z matem. Okej. Okay. Może najszybciej, może nie najszybciej. Taka partia. Zaczęło się od straty pionka. No jakieś błędy się oczywiście... No silnik zawsze znajdzie wam błędy, więc to jakby... No są partie bez błędów, ale to... Przy 40 ruchach ciężko o brak błędów. Bywa różnie z tym. Kwadratowo i podłużnie. Zerknijmy, no co działo się w partii, moi drodzy. No białe zrobiły dwa poważne błędy. Gdzie to było? Gdzie to się działo? No debiut był rozegrany, ok. C4 jest dobra, nawet najlepsze rzekomo. Książkowe posunięcia padły. Hetman D2, E6 jest błędem, tak, bo idzie oczywiście strata pionka. To widzieliśmy, E5 jest dobry, F4, to wszystko omawiałem, więc jakby szybko przez to brnę. Nabicie było nawet niezłe, on mi zrujnował strukturę. Goniec C1 nie jest najlepszy, goniec F2 można było grać. I oddać po prostu tutaj. Aha, i może tego skoczka po prostu łapać. Jakoś. No bo co, goniec F2 on bije, to by było dobre. Możemy przejrzeć ten wariant. Zaproponuj coś. Wieża 1, skoczek C2, no i ten skoczek chyba nie wychodzi żywy, tak się okazuje. A, wieża A2 i nie ma, i jest po skoczku. Okej, czyli można było pozwolić na bicie, on tam był polowany, się okazuje. Goniec G4 nie jest dobry, dużo lepsze było F5. What the hey? F5, otwieranie gońca być może tutaj. To jest jakiś ruch zawsze, no ale nie wpadnij na F5, to będziesz dobry. Wieża F8 to błąd, skoczek D4 poważny błąd, wystarczyło wieża F2 i jest po skoczku. Skoczek A1, ale to jest i tak po figurze, nie? Wystarczy wtedy chyba odejść. A, łapie figurę, nie widziałem tego. Czyli po prostu stracona szansa. Znowu jest opcja goniec B2. Goniec B2. Czemu ten goniec B2 jest taki świetny? Goniec A6? I co, pchamy pionka? Idziemy wolniakiem? A nie, bicie na E6. Okej, nie mógł tutaj zagrać. No to załóżmy, że zagrałby... Nie wiem, skoczek A5. Wieża C1. No nie widzę, dlaczego to jest takie bombowe. No silnik twierdzi, że no mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata, ten goniec B2. To rzekomo poważny błąd. Pozwala na bicie. I pozycja jest koło równej. Bo wieża bije na F4. Czemu oddaje pionki? I normalnie mamy remisową pozycję, gdzie było plus ileś, plus 200. No nie, no to jest błąd oczywiście. A, to jest błąd rzecz jasna, bo ED jest lepsze, żeby tak ustawiać to. Ale idea jest taka sama, żeby pchać. Chociaż pchać możemy dopiero po wieża tutaj. A co on miał zamiast wieża tutaj? Wieża B7, jeszcze takie manerwy, ale dziko to stoi, powiedzmy sobie jasno. Tu mu coś tam podwisa, to jest plus jeden pion zawsze. Może nawet czasami dwa. No i to jest poważny błąd, bo po prostu mamy bicie i dwa wolne piony lecą. Okej, czyli kilka takich ruchów, które okazały się turbobłędami, ale nie na pierwszy rzut oka. Nie na pierwszy rzut oka. No i tutaj chyba ruchy, które tak wymuszone były na swój sposób. No dobra, taka oto pozycja, moi drodzy. Lecimy dalej, klepiemy gostków 1400. Może będziemy klepać 1500, a może 1600, a może się urwie speedrun i tyle. To też jest możliwe. Do 5 przegranych mam 2. Dzięki. Pozdrawiam.